Zastanawialiście się kiedyś, do czego służy ten mały otwór na ściance umywalki? W istocie może być ich więcej niż jeden i zazwyczaj znajdują się blisko krawędzi pomiędzy zaworami baterii. Otwory te zapobiegają przepełnieniu się umywalki i umożliwiają cyrkulację powietrza w odpływie. Gdyby nie one, woda spływałaby powoli, jako że stawia opór powietrzu wychodzącemu z odpływu. Otwór ten jest też w wannie, ale w zlewie kuchennym już nie. Napełnianie wanny trwa dość długo, więc otwór przydaje się w sytuacjach, gdy coś odciągnie waszą uwagę od gromadzącej się wody. Przynajmniej nie będziecie mieli powodzi w łazience. W zlewie kuchennym podobną funkcję pełni przegroda pomiędzy dwoma standardowymi umywalkami, która jest niższa od krawędzi zlewu. Większość plecaków turystycznych skrywa pewien sekret, który może dosłownie uratować wam życie. Jeśli macie taki plecak, przyjrzyjcie się bliżej pasowi piersiowemu. Na jego klamrze zobaczycie wbudowany gwizdek. Przydatny gadżet, gdy jesteście sami i utknęliście gdzieś podczas wędrówki, albo gdy w jakimś momencie oddzieliliście się od swojej ekipy. Nie wszystkie plecaki są wyposażone w coś takiego, ale nowoczesne, zaprojektowane specjalnie do kolarstwa górskiego, turystyki pieszej, snowboardu, narciarstwa i innych podobnych aktywności na świeżym powietrzu już tak. Skoro jesteśmy przy plecakach, wiele marek proponuje standardowe modele, na których naszyto łatkę w kształcie rombu. Nazywamy ją skrzynką na listy lub świńskim ryjkiem. Producenci wymyślili tę funkcję, aby umożliwić przymocowanie czekana podczas wspinaczki górskiej. Wykonana ze skóry, miała ograniczyć ryzyko zamarznięcia. Przeciętny turysta oczywiście nie decyduje się na zdobywanie szczytów w ekstremalnych warunkach, ale mimo wszystko naszywka wciąż bywa przydatna. Dzięki niej można uzyskać natychmiastowy dostęp do słuchawek czy butelki wody. Można też przywiązać do niej buty turystyczne lub inne niezbędne rzeczy, co pozwoli zaoszczędzić miejsce w plecaku. Dlaczego wózki sklepowe nie są zabudowane, tylko stworzone z metalowej siatki? Powodów może być wiele. Wówczas do produkcji zużywa się mniej metalu, więc jest on i lżejszy, i tańszy. Ponadto pracownicy supermarketu mogą szybko zweryfikować, co znajduje się wewnątrz wózka. Łatwiej też utrzymać go w czystości. Wyobraźcie sobie wózek zabudowany i ktoś rozlewa w nim sok pomarańczowy lub mleko. Ponadto wózki często stoją na zewnątrz, więc te siatkowane szybciej wysychają po deszczu. A propos, jak myślicie, dlaczego kosze na pranie często mają dziury? Dzięki nim ubrania mogą w nich oddychać. Kosz z otworami sprawdzi się też jako pojemnik na bieliznę, ponieważ umożliwiają one przepływ powietrza, a to powstrzyma pleśnienie rzeczy. Poza tym w koszu bez otworów wentylacyjnych gromadzi się więcej elektryczności statycznej. Zauważyliście kiedyś tę dziwną pętlę na rękawicy narciarskiej? Tak, tę na palcu. Takie rękawice przeznaczone są do snowboardu, narciarstwa i innych górskich aktywności. Dzięki pętli możecie za pomocą karabinka zawiesić je na plecaku. Przypnijcie je palcami do góry, żeby do rękawic nie wpadł żaden piach lub śnieg, co przecież może przydać się podczas chodzenia po górach czy innych zimowych aktywności, takich jak staczanie się z góry po upadku. To przydarza mi się zdecydowanie zbyt często. Nawet jeśli nie jesteście profesjonalnymi alpinistami lub kimś w tym rodzaju, nadal możecie rozważyć używanie tzw. zapięć karabinkowych. Umożliwiają suszenie rękawic palcami do góry. Dzięki temu w przypadku jakiejkolwiek kondensacji woda nie będzie gromadzić się w palcach, ale spłynie do dołu. Kojarzycie te paczki z żelem krzemionkowym, które dołączane są do nowych torebek, butów i wielu innych produktów? Zastanówcie się dwa razy, zanim je wyrzucicie. Lepiej je zatrzymać, ponieważ zachowują świeżość produktów, do których są dołączane. Żel krzemionkowy działa jak środek osuszający, ponieważ eliminuje z otoczenia wilgoć. Przyda się w wielu sytuacjach, na przykład wtedy, gdy trzeba wysuszyć zalany wodą telefon. Mając do czynienia ze zszywaczem, możecie przypadkowo zszyć strony, których nie chcieliście. Niełatwo je usunąć, chyba że zastosujecie prostą sztuczkę. Zwróćcie uwagę na przednią część zszywacza. Widzicie tę metalową płytkę? To tak zwane kowadło. Odwróćcie zszywacz do góry nogami. W ten sposób możecie przesunąć kółko i przekręcić kowadełko do opcji zszywanie tymczasowe, dzięki czemu usunięcie zszywek będzie łatwiejsze. Tak, kowadełko jest po to, aby można było dostosować ustawienia zszywacza. Jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, że pasta do zębów jest wielokolorowa, że najczęściej nawet nie zastanawiamy się nad przyczyną tego stanu rzeczy.
Cóż, w latach 70. ludzie zwiększyli swoją świadomość na temat znaczenia higieny jamy ustnej. Chcieli, aby pasta do zębów, której używają, miała więcej funkcji niż tylko zwyczajne czyszczenie zębów. Aquafresh było pierwszą firmą, która wymyśliła pastę do zębów wzbogaconą o składniki do płukania ust. Mowa o niebieskim pasku. Czerwony pasek reprezentujący składniki pomagające dbać o dziąsła dodano później. Pudełka z folii aluminiowej mają cechę, którą naprawdę możemy nazwać ukrytą. Nikt raczej nie przygląda się bliżej bocznej części tego opakowania, prawda? Są tam zaokrąglone perforacje, które można przebić palcami. Wystarczy wcisnąć palec w powstały otwór i przytrzymać. W ten sposób zabezpieczamy kartonową rolkę podczas wyciągania folii. Pompony w czapkach wyglądają jak urocza kulka na samym czubku. Dziś może nie mają konkretnego zastosowania, ale nie zawsze były tylko modnym dodatkiem. Jedna z teorii głosi, że czapki wymyślili Wikingowie, którzy szukali sposobu na ochronę uszu podczas długich, mroźnych zim. Po jakimś czasie wzbogacili je o pompony, które miały zapobiegać rozchodzeniu się szwów. Zgaduję, że tradycyjne rogi zostały dodane nieco później. W wielu gospodarstwach domowych można znaleźć poduszkę na szpilki w kształcie pomidora. Spójrzcie na tę truskawkę dyndającą z góry. To trochę dziwne, biorąc pod uwagę fakt, że truskawki nie rosną na pomidorach. W tym przypadku truskawki są tam po to, aby wpiąć w nie igły, których akurat używacie w danej chwili. Dzięki temu nie zgubicie jej pośród mnóstwa innych igieł na poduszce. Przyjrzyjcie się zakrętce na górze tubki z pastą do zębów lub kremem. Ten spiczasty stożek, który widzicie wewnątrz zakrętki, przydaje się, gdy otwieracie nową tubkę, ponieważ możecie użyć go do przebicia plomby. Tak jest? Nie trzeba szukać czegoś ostrego, ani tym bardziej używać paznokci. Czy w łosie waszej szczoteczki jest biało-niebieskie? Jasne, wygląda to dość stylowo, ale stoi za tym coś więcej. Niebieski barwnik zaprojektowano tak, aby z czasem się ścierał. Przeważnie kolor zanika w momencie, kiedy przychodzi czas na wymianę szczoteczki. Zaleca się, aby robić to co 3-4 miesiące, ale na wypadek, gdybyście zapomnieli, blaknący kolor na szczoteczce odświeży wam pamięć. Wiele samochodów ma czarne kropki wzdłuż krawędzi okien. To fajny design, prawda? Ale producenci aut zapewne nie wydawaliby tyle pieniędzy, ani nie poświęcali czasu na dodanie czegoś, co nie ma praktycznego zastosowania. Te kropki nazywamy frytami. Nie mylić z frytami z Maca. Kiedy temperatura w samochodzie mocno się waha, fryty zapobiegają roztrzaskaniu krawędzi szyby. Niezłe. Kanistry na benzynę mają dodatkowy mały otwór, który ma zapobiegać swego rodzaju gulgotaniu, pojawiającemu się w momencie zasysania powietrza do otworu podczas wylewania z niego płynu. Bez tego elementu przepływ cieczy byłby nierównomierny, przez co większość płynu wylądowałaby na podłodze. Otwór ma również za zadanie pomóc w odpowietrzeniu benzyny i zapobiec pękaniu kanistra. Ludzie są genialni!